Wczesny start dnia. Jadę zagrać się w golfa. Mój ostatni dzień bycia pełnego dnia w Marbei. Więc niestety, ale się żegnamy z tym pięknym miejscem i będziemy wracać. Natomiast dzisiaj jeszcze crème de la crème. Nie do przodu. No dobra, więc szybkie ścianko zostało zaliczone. Spostrzeżenie. Niesamowite jest to, że po prostu tutaj ludzie są uśmiechnięci i jak ludzie sobie siedzą w knajpie, to się uśmiechają do ciebie, jak wychodzisz z knajpy. Panie z obsługi też są zawsze uśmiechnięte. Nie tak sztucznie, tylko tak po prostu. Są po prostu ludzie uprzejmi, mili, sympatyczni, a nie jak w naszym pięknym kraju z tą miną, wiecie jaką, którą mi chodzi, nie? Dobra, czas jechać na pole. Jo. Dobra, jestem na practice greenie. Tea time o godzinie 13. Są tylko dwa tea time'y dziennie, gdzie ludzie nie będąc klubowiczami mogą zagrać. Więc 8 osób dziennie spoza klubu może zagrać golfa. Na co to jest? Driving range może wejść 45 minut przed startem, nie może przed tym dłużej. Teraz jesteśmy na practice greenie. Prędkość green to jest 11. I green jest tutaj niesamowity. Byłem już też na T-boxie 10. T-boxy są tak równe i tak pięknie przycięte, że myślę, że lepiej niż połowa greenów w Polsce. Greeny są tu, T-boxy są tu niesamowite. Fairway jest niesamowite, wszystko jest tu. Więc idę pouderzać. Czas na driving range zostało nam 50 minut niecałe do startu. Więc jeden driving range. Z ciekawych informacji dostaliśmy w cenie zatrważającej dla pro jest zniżka 50% na granie na Walderamie. Normalna cena dla amatorów to 500 jurków. My mamy tą przyjemność, że dostajemy 50% zniżki plus oczywiście opłata dla Caddy'ego. W cenie macie piękny aluminiowy bidon na wodę, który możecie sobie uzupełniać na każdym dołku oraz birdie book, czyli książeczkę z rozpisanymi dystansami na każdym dołku, więc no. Dobra, czas na driving. No dobra. Mamy tutaj driving range. Pyk. Pyk. Świeże kulki. W ogóle wybaczcie za mówienie po cichu, ale rozumiecie powagę sytuacji, że nie będę mówił tutaj zbyt głośno z uwagi na zaistniałe warunki. Mała przerwa z uwagi na dużo mniejszy, bo tych piłem po rząd. Powiem tak, driving range jest niesamowity. Macie normalne greeny. Myślę, że te greeny driving range'u tutaj do celowania sobie, żeby potrenować strzały. Zobaczcie, jak spinują piłki. Są lepsze, a o podobnej jakości jak wszystkie greeny w Polsce na polach golfowych. Przepraszam, że tak mówię o Polsce, ale wiecie, że nie chodzi mi o to, żeby tutaj narzekać na to, jakie mam warunki w Polsce. Chodzi po prostu o pokazanie tego, jak bardzo tutaj poziom przygotowania pola jest na wysokim poziomie, to jest dla mnie niesamowite. Piłki fenomenalne, Callaway'e, practice'y, chrome softy, super piłki, fajnie zobaczyć ten prawdziwy lot piłki, tak jak normalnie gram na polu, a nie, że grasz rangeową piłką i ona leci na inny dystans, ma inny spin. Nagranie super jest to zobaczyć. No i generalnie aura tego wszystkiego tutaj dookoła jest po prostu niesamowita. Widzicie te piękne stare drzewa, jeziora, kilku golfistów, tutaj nie ma dużo ludzi. Grałem już na kilku fajnych polach, grałem na Sherwood, Golf & Country Club w Los Angeles, na Rivierze, też w Los Angeles.
wyczesane pola na podobnym poziomie, ale nie ukrywając, bo ja wtedy nie trenowałem, nie grałem za dużo, nie zajmowałem się uczeniem. Teraz od półtora roku trenuję 7 dni w tygodniu, 6, samo z siłownią i jestem na dużo wyższym poziomie i fajnie jest zagrać w takie pole, kiedy czuję, że moja gra jest na fajnym miejscu, więc jestem ciekaw, jak ci mi pójdzie. Cel na dzisiaj, powiem to, boję się to powiedzieć na głos, ale jest to zagrać poniżej 80 uderzeń. Pole wygląda hardkorowo trudno, ale mamy Kelly'ego, więc liczę na to, że da mi kilka tipów. Muszę wam powiedzieć kilka driver. Dobra, nie uderzam więcej drive'ów, bo Caddy Master na mnie patrzy. No, przybiłem drive'ing wręcz, więc chyba czas zatrzymać się. Dobra, jesteśmy na pierwszym dołku. No, wygląda to bajecznie. Aczkolwiek jest tabliczka, że niestety, ale są w pracy i mamy im zobaczyć. Więc mamy jak w Polsce gramy Winter Creek na jedynce. Jednej rzeczy nam tutaj dzisiaj brakuje. Powiedziałem wam trochę więcej o polu golfowym Valderrama. Pole golfowe Valderrama jest to pole z dosyć dużą historią. Było to pierwsze pole golfowe, na którym rozgrywał się Ryder Cup w kontynentalnej Europie, a nie na Wyspach. Więc to w 97 się odbyło. Poza tym na polu golfowym Valderrama gościł turniej Volvo Masters, turniej rangi European Touru. Następnie raz była organizowana edycja WGC, czyli World Golfers Championship. I następnie przez kilka dobrych lat był organizowany tam turniej Andalusia Masters, czyli najważniejszy turniej hiszpański, gdzie też bardzo wielu znanych zawodników grało. Między innymi z takich zawodników, którzy wygrali, to był na przykład Sergio Garcia, który przychodzi mi pierwszy do głowy, ale mam też całe zdjęcie z tymi wszystkimi wygranymi, więc za chwilę wam je pokażę, bo już tu gdzieś one krąży. Poza tym Andalusia Masters od zeszłego roku odbywa się tam turniej Leaf Golf. W tym roku mamy tam drugą edycję. Jeżeli chodzi o moją grę dzisiaj, to będę grał dzisiaj z czarnych tee. Są to najdalsze teeboxy. Według Yardage Booka mamy 6418 metrów, więc dzisiaj będzie tak, jakbym grał na European Tourze. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Dudzik ze studia Move Your Golf. I będę dzisiaj komentował dla państwa rozgrywki tego pana, który jak zwykle ma komentarz trafny. Więc dołek numer 1. Par 4, gramy na zimowym dołku. Cel, wystartować piłkę na lewo. Zagrać lekkiego fejda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobry strzał. Takiem dobry start. Byłem z tego zadowolony, z tego t-shirtu. Więc teraz lecimy na strzał numer 2. Za sekundę. Biorę w cię. Strzał numer 2, 60 metrów do flagi, 56 stopni w ręce i drzewo po drodze. Dobry kontakt. Ale myślałem, że uderzymy to dalej, tak szczerze mówiąc. Dobra. Jakieś 7 metrów od flagi. Gram z dwoma, z jednym Kanadyjczykiem. Tak właściwie Koreańczykiem. Z moim Filipem, ziomem z Pro Golf Touru. No i zobaczymy. Po dwóch strzałach, niedaleko od greenu, zobaczymy, jak pójść dalej. No dobra, więc teraz na zimowym greenie ciężko ocenić, jak mocno piłka się będzie toczyć na fairwayu. Więc niestety, ale stawiłem piłkę stopę przed dołkiem. Nie trafiłem swojego pierwszego birdie już na pierwszym dołku, ale dzięki temu byłem taki w miarę podjarany, aczkolwiek miałem z drugiej strony, że to jest, no, zimowy green. Par 4, dołek numer 2, skręca w prawo. Ja niestety poszedłem lekko w lewo. Tak nawet nie nazwam tego lekko.
5 iron w ręce, 180 metrów do greenu. Panczyk, to jest plan pod tym drzewem. Wykonane perfekcyjnie, złapałem slop tam w ogóle fairwayowy. I piłka wtoczyła się niestety do lekkiego rafu. Tu wybaczcie za ujęcie, ale 40 metrów do flagi, 56 stopni. Soft touch. Mega zadowolony byłem, ale no niestety piłka, jak widzicie, zatrzymała się za krótko. Teraz pitching wedge, bump and run. Niestety lekki misread i zostawiłem sobie 1,5 metra do dołka. Pad na par, z lewej do prawej, lekko w dół, nawet nie lekko, bo zobaczycie, że za chwilę dotknąłem tą piłkę. A ona leciała i leciała, więc no, greeny są szybkie. Pyk. I mam par. Plus jeden po dwóch. To jest mój ulubiony strzał z pierwszej dziewiątki. 172 metry do flagi, 7 iron w ręce. Super kontakt. Mam mega zadowolony z tego strzału. Wiecie, kumple? Właśnie sprzedałem 7 iron jakieś. Wygląda mi to na 0,5 metra od anteny, więc zobaczymy. No ale no, jest fenomenalnie. Taka klasa. Okej. Okay. Tu jest mój ball marker. Tu jest dołek. No rzeczywiście był całkiem dobry pad. Niestety grałem z grainem z prawej do lewej. Break był z lewej do prawej. Mówię, z lewej do prawej ten pad leci. Niestety, ale grain w tym przypadku wyprostował mi piłkę i przejechałem zaraz koło krawędzi po low side'zie. I wtedy zobaczyłem, jak bardzo grain gra na tym polu. Nawet widzicie, że tak od połowy ujęcia jest ciemniejsza trawa, a od strony kamery była jasna. I to wam mówi o tym, czy jest z włosem, czy nie. Następnie dołek numer 4. Par 5, pierwsze. Fejdzik. Odbiłem się od drzew z prawej strony i wróciłem na fairway. To był właściwie prawie że slice. 4 iron w ręce. Plan to jest taki pancho stinger. Powiem wam, wykonałem go idealnie. Byłem mega zadowolony z kostrzału. Dokładnie. 108 metrów do flagi. Paweł ma 52 stopnie w łapie. I niestety, ale troszeczkę chyba za daleko. No co wam powiem, no. Plus jeden po trzech. Z nietrafionym patem na bernia trójce. I jeden. Z 1,20 m miałem. Po na par 3, na par 5 teraz, pod 3 na greenie. Idziemy. Tak naprawdę technicznie jestem na first cutcie, na fringe'u. Stało mi 8 metrów z prawej do lewej, mocno w dół. Dosłownie dotknąłem to i myślałem, że się zatrzyma w połowie dystansu. Ona leciała i leciała. I w tym momencie zacząłem myśleć, o kurde, ona może wpadnie. Ale niestety nie doturlała się. Stało mi tap-in. Dosłownie to było 15 cm. Pyk. Fajny par. Biorę w ciemno, plus jeden. Nie wiem, czy na tak trudnych greenach. Riviera, morze, Hacienda, Los Angeles. No mega. No nie no. Hacienda zdecydowanie miała najszybsze greeny. Wygląda to absolutnie magicznie. Dołek numer 5, par 4, baby drum między bunkry, 3 iron w ręce. Komo? Yeah. Zostało mi pitching wedge. Albo wedge, 51 stopni, tam chyba miałem 110 metrów. Dożyłem to bardzo fajnie, byłem zadowolony z tego strzału, ale niestety wiatr poniósł ją troszeczkę za mocno i troszeczkę za bardzo w lewo zgrałem. Sorry za nas, brzmi mojej twarzy. Po 5 dołkach, plus jeden cały czas. Staram się zagrać jakieś birdie, na tym utrzymać para, bo nie jestem najbliżej dołka, więc jakoś tam wykwinić to. Lekko pod górę, z prawej do lewej break. 6,5 metra, jeśli nie mylę. Mega fajny pad, mega dobre wyczucie dystansu miałem na tym. Na no, dotychczasowych dołkach, więc byłem mega zadowolony z tego. I jak zwykle czeka was zawsze cięta riposta. Zawsze mówiłem, że zajebiście patuję, tylko po prostu patuję na gównianych greenach. Par 3, 142 metry. 9 iron w ręce, wiatr z prawej do lewej. Baby draw. No powiem tak.
Te rafy. I te bunkry. To jest coś zupełnie na innym poziomie. Wiesz, w tych bunkrach to by można, kurde, spać. Piękny piasek. No, więc niestety zagrałem troszkę za daleko. Musiałem zagrać perfekcyjny wedge shot, flop shot, taki miękko wylądowany w semi-rafie. I wykonałem to, powiem wam, perfekcyjnie. Niestety piłka ledwo co się wtoczyła na green. I zobaczcie, co się właśnie pyk. I leci. No i... Bye bye. Dokładnie. 15 metrów do flagi. Pod górę, z prawej do lewej. Oh, it's too short. Dokładnie. Niestety zostawiłem sobie jeszcze 5 metrów pod górę. Tu już break lekko z lewej do prawej. I... Yeah. Oh. Mamy dobrego bogeja. Jak to mówi Brian Messing, dobry bogej. Dołek numer 7, par 4, prosty jak strzała. Niestety mój driver nie był tak prosty i slajsikiem wylądowałem w rafie. 9 iron, panczyk między drzewami. Oh, shit. Po dwóch strzałach 127 metry do flagi. Już wiecie, ile mam dystansu. Dziękuję, panie Pawle, za komentarz z pola. Niestety troszeczkę przebiłem ten strzał z rafu, więc znowu do rafu. Dużym dobrze piłkę i byłem przekonany, że ona będzie idealna. Niestety, jeżeli gracie piłkę z rafu, to nie macie tyle spinu. I niestety, ale wytoczyłem się, odbiłem się na greenie, zaraz na końcu i odbiłem się do rafu. Tutaj, powiem wam szczerze, odbiłem to źle, uderzyłem dafa i wygląda, jakby to uderzył idealnie, a tak naprawdę chciałem to wylądować metr dalej. Ale drugi dobry bogey, wyratowany. Tu dołek numer 8, bardzo zły strzał, trójkom iron, 100 metrów do greenu, natomiast teraz 56 stopni, znowu najlepszy strzał w prawo. I czeka mnie 20-metrowy flop shot, wykonany perfekcyjnie. Miałem tutaj mały bet z Filipem, kto będzie bliżej, bo był dosłownie pół metra obok. Jak to Filip powiedział, wygrałem zakład, bym bliżej, natomiast on miał łatwiejszy pad, ja miałem tutaj pad z lewej do prawej mocno, bardzo szybko w dół. No i niestety nie trafiłem. Kolejny bogey. Ostatni dołek na pierwsze dziewiątki, par 4, długie. Driver w łapie, mega kosa. 127 metrów do flagi z wiatrem. Paweł uderzył dafa. Znowu trochę stresu. Ale piłka okazało się, że wylądowała perfekcyjnie. 1,5 metra, pat na birdie, break z lewej do prawej. Lekko pod grain, trochę piachu też na greenie. Natomiast mamy to. Pierwszy birdie. Po pierwszej dziewiątce mamy wynik plus 2. W następnym odcinku idę na drugą dziewiątkę, gdzie zobaczycie, czy uda mi się rzeczywiście pobić cel, czyli zagrać mniej niż 80 uderzeń. Więc zapraszam do oglądania kolejnego odcinka i widzimy się w drugiej części już niebawem. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia.